Przyjechałem na grzybki, jest godzina 15 po pracy. Tak, zobaczyć, czy coś jeszcze jest w lesie. Dzisiaj jest taki dzień, że widziałem bardzo mało samochodów, więc miejmy nadzieję, że to nie jest oznaka, że nie ma grzybów, tylko że ludzie w pracy byli i nie chciało im się przyjechać. I zobaczcie, przeszedłem kawałeczek, tam jest samochód. I na sam począteczek tutaj jest pierwszy krasnoborowik ceglastopory, drugi krasnoborowik ceglastopory i tutaj w głębi jest trzeci borowik krasnoborowik ceglastopory, tylko sekundkę, bo gdzieś go przed sekundką widziałem i gdzieś mi uciekł, także zaraz go pewnie wam dogram, bo w tej chwili go nie widzę. Ale jak coś, to pokażę, że znalazłem trzy, bo na pewno tutaj jest, tylko gdzieś mi w tej chwili uciekł. Te dwa już tu widzicie. Trzeci jest troszeczkę mniejszy. Zaraz postaram. O, jest, już go widzę. O, zobaczcie. O, jest tutaj. O, jest tutaj krasnoborowiczek. Tam był ten krasnoborowik i te trzy, zobaczcie, są tutaj. Teraz przeszedłem kawałeczek i zobaczcie, tutaj pod krzaczkiem, taki lekko podjedzony przez jakieś ślimaki albo chrząszcze, pierwszy krasnoborowik. Teraz dojrzałem, tu jest drugi krasnoborowik, ale widziałem też, o, tu jest trzeci, tu jest czwarty malutki. Także tych, o, patrzcie, chodzę tu, tu jest piąty malutki. Ale widzę tu coś innego. Też mi się wydaje, że to jest krasnoborowik. No zobaczcie, tutaj jest szósty krasnoborowiczek. Oprócz tych małych pozbieram te cztery i idę dalej. Tu były te krasnoborowiczki. Trzy były do wzięcia. Zobaczcie, już tutaj jest w koszyku, znaczy w wiaderku. I zobaczcie, za krzaczkami od razu jest następny. Także muszę tu dokładniej pochodzić, to sprawdzać, czy nie ma ich więcej. Tam jest wiadereczko, ja tutaj krążę i zobaczcie. Pierwszy krasnoborowiczek i tu bliżej wiadereczka. Już obejdę tylko te krzaczki. Jest drugi krasnoborowiczek. Cały czas się kręcę w tym jednym miejscu. I tutaj następne, zobaczcie, trzy krasnoborowiczki tu i tutaj czwarty. W wiaderku już jest ponad dycha, także jak na start jest bardzo ładnie. Oby tak dalej. Przeszedłem kolejnych 10 metrów i zobaczcie, taki większy krasnoborowiczek. Kręcę się cały czas w okolicach samochodu. Nawet od niego za daleko nie odszedłem. I na środku drogi, zobaczcie, taki piękny borowiczek. Przeszedłem kawałeczek dalej i zobaczcie sami, na co natrafiłem. Tu jest pierwszy krasnoborowiczek. Tu jest drugi krasnoborowiczek. Gdzieś tu jest jeszcze trzeci krasnoborowik. Ale w tej chwili go nie widzę, ale za to wam pokażę coś innego. Bo tutaj dojrzałem prawdziweczka. Zobaczcie, jaki piękny. Dalej widzę kolejnego krasnoborowika. Także już go wam nagram. Nawet dwa są bliźniaki. Zobaczcie, dwa bliźniaczki krasnoborowiczki. I to by było chyba na tyle w tym miejscu. Tak jak wam mówiłem, że widziałem jeszcze tu jednego krasnoborowika. Tam cały czas stoi ten prawdziwek. Te krasnoborowiki stąd wyjąłem, ale tu jest jeszcze jeden. Także łącznie było ich tu pięć. Zdążyłem zebrać tego krasnoborowika i wyłączyć kamerę. I zobaczcie, następny prawdziweczek.
tam koło wiaderka, gdzie były te dwa krasnoborowiki zrośnięte, przeszedłem kawałek dalej, tutaj w taką gęstszy kawałek i patrzcie jaki byk. Zobaczcie jaki olbrzymi krasnoborowik. Tutaj wyjąłem podgrzybka. Miałem nie nagrywać go, ale odwróciłem głowę i zobaczcie sami. Dwa takie piękne prawdziweczki młodziusieńkie. Po zaledwie minutce od tamtych prawdziwków zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyle jest w wiaderku. I tu jest piąty. Same podgrzybeczki. O, zobaczcie. Teraz się odwróciłem. I tu są dwa kolejne. I tu jest jeszcze jeden. Także w sumie 8 podgrzybków. Tam przy pniaczku zbierałem te podgrzybki. Przeszedłem kawałeczek. I zobaczcie jaki prawdziweczek. Niestety ten ostatni był cały robaczywy, ale przeszedłem 2 metry dosłownie. I zobaczcie, jeden prawdziweczek. I tu taki malusieńki. Tego malusieńkiego nie dotykamy. Bierzemy tylko tego większego. I idziemy dalej. Przeszedłem około 30 metrów. Nic się nie trafiało. I wreszcie na drodze samej zobaczcie. Jaki ładny kozaczek. Tu był ten kozaczek. Przeszedłem zaledwie 5 metrów. I zobaczcie sami jaki prawdziweczek. Tam zostawiłem wiadereczko. Zaczynam tu się kręcić w kółko, bo tutaj dużo się trafiało krasnoborowików. I zobaczcie. Tu jest jeden krasnoborowiczek. Chyba go nawet zdeptałem. Ale zobaczcie jak się ukrył prawdziwek. Między korzeniami, za drzewem. Jakbym nie zaszedł z tej strony, to na pewno bym go nie zobaczył. Dzisiaj chyba te grzyby bawią się ze mną w chowanego. Tak się ukrywają, że masakra. Zobaczcie zresztą sami. Tu pod gałęziami, schowany. Jeden krasnoborowiczek. Wyjmiemy go, zatkamy dziurkę. I kawałeczek dalej. Też ukryty. Jest następny. Krasnoborowiczek, zobaczcie jak tu się schował. Też pod gałęziami. O, tam jest następny. Nawet go wcześniej nie widziałem. Także mamy położenie tu. I zobaczcie tu jak znowu ukryty. Taki wielki, a tak się schował pod gałęziami. Wróciłem do wiaderka z tymi 4 krasnoborowikami. Wiaderku już jak widzicie jest tyle. Spojrzałem przed siebie i zobaczcie jak pięknie stoi pod drzewkiem. Jeden, drugi i tu jest malutki trzeci. Także 3 krasnoborowiczki po drugiej stronie wiadereczka. Tu pod drzewkiem był ten krasnoborowiczek, ale popatrzcie, przejdźmy kawałeczek dalej. I zobaczcie jaki piękny prawdziweczek. Sam raz na marnatkę. Wiaderko cały czas leży tam w tym samym miejscu. Ja tu kręcę się w kółeczko. I zobaczcie. Pierwszy krasnoborowiczek. I tu za kawałeczek. Drugi krasnoborowiczek. Tam stało wiadereczko. Przeszedłem 4 metry i zobaczcie. Pierwszy krasnoborowiczek. Tu za kawałek już widziałem gdzieś drugiego z daleka. Także zaraz tutaj obejdę i wam pokażę. Tu jest na pewno jeden. Tu jest na pewno drugi z tych. I tu schowany jest trzeci. Czyli 3 tutaj, tam jeden, łącznie 4. Dobra miejscówka. Ta miejscówka nigdy nie zawodzi pod tym względem. Zobaczymy ile jeszcze tu znajdziemy. Przeszedłem z wiadereczkiem tu gdzie zbierałem te 3 ceglastopory. Idąc już z nim dojrzałem pierwszego. I tutaj w krzaczkach jest ukryty drugi. Jest godzina zbierania. Zobaczcie sami. Już jest tyle w wiadereczku. Także dzisiejszy dzień należy do udanych. Nie to co wczorajszy. A jeszcze tutaj pochodzę.
przez ostatnie 30 metrów nic nie było, nawet jednego grzybka do zabrania, ale wszedłem w taki lasek i zobaczcie od razu. Pierwszy krasnoborowiczek i tutaj pod gałązkami jest ukryty drugi krasnoborowiczek. Tam były te ostatnie cyglastopory. Przeszedłem około 20 metrów i zobaczcie sami. Jeden krasnoborowiczek i tutaj piękny taki grubasek drugi. Minęła właśnie godzina i 10 minut w lesie. Powoli zaczynam już wracać w kierunku samochodu. I wracając, zobaczcie, taki prawdziweczek. Widać, ile śluzu jest, jak go ślimak pałaszował z góry. Ale już go nie widać. Także biorę go, może na suszenie się jeszcze nada. Tam był ten prawdziweczek. Przeszedłem tu 4-5 metrów. I zobaczcie, tu pod gałązkami podgrzybeczek. I tu chyba będzie drugi podgrzybeczek. Tu w tym miejscu, w jednym z poprzednich grzybobrań, były takie duże prawdziwki, takie ciołem, bo były bardzo robaczywe. Przedem zobaczyć, czy nic nowego nie urosło. I zobaczcie sami. Taki prawdziwek, ale wydaje mi się, że za krzakami, za tymi gałęziami, widzę chyba jeszcze jednego. Teraz się przejdę zobaczyć, czy mam rację, czy nie. Na pewno widziałem jakiś kapelusz, tylko czy to jest prawdziwek, czy nie, tego nie wiem. No niestety zostałem oszukany, to nie jest prawdziwek. Także tylko jeden prawdziwek w tym miejscu, ale to i tak bardzo dobrze. Godzina 16:30, zaczął padać deszcz. Jestem 100 metrów od samochodu, już wracam, żeby zakończyć to grzybobranie. I zobaczcie, jeden krasnoborowiczek, drugi krasnoborowiczek. W wiaderku jest tyle po półtorej godziny. O, tutaj coś jeszcze widzę, także zobaczę, co to jest. Po półtorej godziny kończę grzybobranie. Jadę do domu, także traktujmy to jako zakończenie. Natomiast jak jeszcze by się coś trafiło, to dogram po tym zakończeniu. Wiaderko cały czas w tym samym miejscu i zobaczcie, jest jeszcze jeden krasnoborowiczek. Także będzie coś dograne po zakończeniu. Po dosłownej chwili zobaczcie, jeszcze jeden prawdziweczek. Minęło dosłownie 30 sekund od tamtego filmiku. Standardowe obejście rowu na zakończenie grzybobrania. I zobaczcie, pierwszy krasnoborowiczek z rowu już jest. Odszedłem zaledwie 10 metrów. I zobaczcie, jest i drugi. O, i pokażę wam coś jeszcze. O, tu z drugiej strony drzewka jest i trzeci. Wracając już do samochodu, po znalezieniu tamtych, jak się okazało, jeszcze jest i prawdziweczek. Także trzy cyglastopory i jeden prawdziweczek na rowie. Wróciłem do samochodu i zobaczcie, jak się rozpadało. Naprawdę leje. Dobrze, że udało mi się szybciutko dojść te 50 metrów do samochodu. Teraz tak się rozpadało, że od razu bym był cały mokry. Miłego dnia dla wszystkich grzybiarzy i uważajcie w lesie na taką pogodę, bo w każdym momencie może was złapać. Pozdrawiam.